Naftabard w utworze pod tytułem Exposé premiera Tuska. Nazywam się Donald Tusk, sługa niemieckiego narodu. Słuchajcie teraz wszyscy z radzieckiego wywodu. Mój dziadziuś służył w Wehrmachcie i ja też się czuję Niemcem. W hitlerowskim mundurze dziadziuś ma wspaniałe zdjęcie. Będę powtarzał zawzięcie. Polska to nienormalność. Wszystkim polskim patriotom w tył głowy trzeba palnąć. Polska to nienormalność, Polska to dziki kraj. Jak przyjeżdżam do Berlina, witają mnie Sieg Heil. Z Mateuszem Morawieckim tutaj poglądy mam bliskie. Polak zapierdalać powinien za ryżu miskę. Wkrótce spakuję walizkę, ale nie na wakacje, tylko na roboty do Helmuta na emigrację. Za pieniądze z KPO, wy naiwne Polaki, kupię u Gintera niemieckie wiatraki. Wprowadzę zielony ład i już nie wyjdziecie z biedy. Będziecie, kurwa, spłacać zajebisty kredyt. Niech to dotrze raz na zawsze do waszych polskich dzbanów, że my, Niemcy, jesteśmy dla was rasą panów. Sprawę reparacji na szybciutko wyliczę. Być może postawimy w Berlinie jakiś pomniczek. Aleksander Kwaśniewski kiedyś tak powiedział o mnie. I teraz wszystkim tutaj jego słowa przypomnę. A słowa są prawdziwe, to nie żadna glosalia, że jestem wredny, mściwy, czyli zwykła kanalia. Gdy wśród zwykłych Polaków bieda będzie narastać, utworzy się bogata, proniemiecka kasta. Ale wszelki sprzeciw bardzo szybko ogarnę, utworzymy tutaj sobie państwo totalitarne. Uderzymy w historię, rodzinę i religię, bo nie Niemiec, tylko Polak znęcał się nad Żydem. I dlatego czas najwyższy, byście oddali tą ziemię. Przyjmiemy ją z radością jako zadośćuczynienie. Wracając do spraw bieżących, oto czym się zajmę. W niecały rok doszczętnie rozjebie polską armię. Równouprawnienie też spędza mi sens powiek. Czas podnieść wiek emerytalny dla mężczyzn oraz kobiet. Na zakończenie jeszcze się czymś takim tu pochwalę. Deutschland, Deutschland, über alles.